No więc jeśli chodzi o kartę walk, będziemy mieli jeszcze jeden retusz. A teraz wracamy do kolejnego zestawienia. Krystian Pudzianowski. Krystian. Cześć, witam wszystkich serdecznie, witam ciebie. Poczekajcie, bo tutaj jest ciekawa sytuacja, bo Michał stwierdził, że tak to weźmie dwa pojedynki podczas gali. No to byłoby ciekawe. Krystian, walczysz z Tomkiem Czykiem, człowiek, który właśnie do nas dotarł. Cześć Tomek, chodź tutaj. Słuchaj, jest Tomasz Czik, rywal Krystiana Pudzianowskiego. Odnalazł się w odpowiednim momencie. Krystian, jak przygotowania i czego się spodziewasz po swoim rywalu? Nie wiem, czego się spodziewam, poczekamy do piątku. Najważniejsze, że się go spodziewałem dzisiaj i dotarł. Także siema Tomek. I gorące, a życzonka gorące, bo ty miałeś urodziny, stary koniu. 100 lat! 100 lat. Dziękuję, pięknie dziękuję. Jeszcze się nie skończyły. No właśnie. Jak przygotowania? No nic, ja leżę, odpoczywam, pachnę, czekam. Nie no, Krystian, wygłupiasz się. Aż tak chyba nie zlekceważyłeś swojego rywala. Wiesz, no powiem ci szczerze, już stary Gnaty, 40 lat na karku, także wiesz, już trzeba więcej... Regeneracja ważniejsza, także powiem ci szczerze, wiesz. Dokładnie. Nie, no słuchaj, ja nigdy nikogo nie lekceważę, ja szanuję każdego człowieka, wiesz, człowiek, który wchodzi do klatki czy do ringu, uważam, że ma zawsze jaja i trzeba go szanować, wiesz, nieważne na wynik i tak dalej. Także ja do Tomka nie mam nic, bo ja go nigdy wcześniej nie znam, tak jak już mówiłem na poprzedniej konferencji. Dla mnie jest fajny, wesoły chłopak, a jak będzie w piątek, poczekajmy. Okej, okay. Tomek? Jak przygotowania? Przygotowania pełną parą. Przed urodzinami już troszkę wziąłem, zacząłeś. Rozciągnięty jestem niczym Bruce Lee. Powiedz mi, czy jest szansa, że te urodziny się skończą do czwartku? Skończą się, nie, no tak, wyśpię się do gali akurat i wstaję i jadę. No, jadę. A powiedz mi, jak byś dzisiaj ocenił swoje przygotowanie i czego się spodziewasz po tym pojedynku? Bo dzisiaj to tylko do baletu jestem przygotowany, co? Ale Marcin, ty pytasz go dzisiaj. Gala jest dopiero w piątek. Nie, no ma jeszcze trochę czasu. Jest dobrze, no. Jest dobrze. Ale Tomek, nie, ale serio, trenowałeś? No, zrobiłem 4 treningi. No, dwa umietka. Na tarasie? Na zapas. Nie, na grupie zawodniczej poszedłem i znowu uciekłem. Uciekinier jestem, nie nadaję się do tego sportu. Nie mam pokory. Pokorne ciele, dwie matki się. Tutaj nie ma pokory. Okej. Okay. Dobra, no to panowie, no to idziemy dalej.